szóste mistrzostwo MMA Polska, ze mną Sandra Szędzio. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak wrażenia po wygranej? Całkiem w porządku. Myślałam, że będę się bardziej stresować, ale jest okej. Spodziewałaś się, że twoja ręka powędruje ku górze? W zasadzie miałam taką nadzieję, po prostu wiadomo, jak się wychodzi do klatki, to jednak jest nadzieja, że wygramy. W jakiej kategorii ty startowałaś? To jest senior kobiet 52 kilo. Plany na przyszłość? Pewnie dalej MMA, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Co ci się najbardziej tutaj podoba? Światła, kamery, organizacja? No jest to duże wydarzenie, dosyć stresujące jednak, jak wszędzie są kamery, ale organizacja jest bardzo super, naprawdę. Czy na przyszłość, na przykład w tym roku, masz plany wystąpić w jakiejś innej organizacji? Czy to będzie Babylon, czy FEN, może KSW? Nie, na początek jeszcze myślę, że chwilę ta kariera amatorska musi potrwać. Startuję jeszcze w jiu-jitsu i myślę, że na razie tyle wystarczy. Zobaczymy, co będzie później. Ale nie wykluczasz tego za najbliższe kilka lat? Nie wykluczam, zobaczymy, co będzie się działo. Chciałabyś kogoś pozdrowić na koniec? Na pewno ludzi z mojego klubu, Samo Raging we Wrocławiu. Również się do pozdrowień dołączam, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dzięki.